Katarzyna Krupińska to twoja bardzo dobra koleżanka, z którą znasz się od lat. Właśnie, jak teraz wyglądają wasze relacje? Macie jeszcze czas na to, żeby się spotykać? Bo ona też prowadzi teraz przecież program śniadaniowy już od dłuższego czasu. Już dłuższego czasu, już to nie jest początek. My z Paulą się wiele lat znamy. To było też tak, że słuchajcie, ona kiedyś mnie namawiała na to, żebym wzięła udział w wyborach Miss Polonia. A później sama wzięła udział w Miss Polonia. I słuchajcie, ta nasze drogi to jeszcze z Rosalią Mancewicz, jak my się przez wiele lat znamy i przyjaźnimy. Ja z Pauliną się znamy, miałyśmy chyba po 16 lat, bo poznałyśmy się już w agencji modelingowej, więc tak, oczywiście u niej było też tak, że ma rodzinę, a ja teraz mam ten czas na rodzinę, nie? Więc u nas trochę jest też inaczej. Oczywiście, że jej mocno kibicuję, nie widujemy się zbyt często, bo mnie ciągle nie ma. Wiadomo, Paula też ma 100 innych swoich tematów i rzeczywiście miałyśmy rok temu się chyba widziałyśmy, no nie wiem, musiałaby Paula przypomnieć. Jakiś czas temu, nie wiem, nie aż tak dawno. Mamy jeszcze też wspólną naszą Izę Hryniewicką, przyjaciółkę też, więc my się też wiele, wiele lat, Iza też jest takim dobrym, cudownym duszkiem, która zawsze też pomoże radą, jeśli chodzi o jakieś matczyne rzeczy, jakieś takie klimaty, to no tak. Poczekaj, bo tak tutaj się poruszyłaś ten temat matczyny. Czy to mojej siostry pytałam i zapytałam Izy akurat, bo Iza chyba też bierze udział w jakimś programie, nie? Teraz z Pauliną przecież w Azja Express. Leci? Słuchaj, no my idziemy w tym tygodniu na konferencję i dopiero będzie startować. Ale nie wygadałam, bo już tak to wiadomo jest. Wiadomo, wiadomo, tak, wszystko wiadomo. Dobra, dobra, bo ja nie wszystko też czasami śledzę. Pytałam Izę akurat, ona ma czwóreczkę dzieci, więc związany temat był z moją siostrą, z chorobą, jakieś tam też prywatne, ale tak, więc mam z dziewczynami kontakt. Jak trzeba o porady, to idę do tych, którzy wiedzą, jak się, wiesz, zajmować dziećmi, nie?